Dzień dobry Państwu, jest godzina 11, kolejny czwartek, kolejna dyskusja na Ratuszowej. Dzisiaj pragnę powitać pana Andrzeja Markowskiego, psychologa, psychologa transportu. Czy takie podwójne określenie ma uzasadnienie, panie Andrzeju? Dzień dobry pani i witam wszystkich innych, którzy chcą o to oglądać spotkanie. Czy to ma uzasadnienie takie podwójne? Jasne, człowiek jest w bardzo różny sposób określany. Każdy z nas lubi, żeby to określenie oddawało istotę tego, kim on jest, czym się zajmuje, jaki jest jego obszar działania. I być może dlatego z psychologii wyróżniono taką dziedzinę, która nazywa się psychologią transportu, zresztą nietrafnie. Dlatego, że psychologia transportu to jest psychologia, która to pojęcie i desygnacje związane powstały gdzieś tak na początku lat 30. zeszłego stulecia, czyli mamy już bez mała 90 lat od momentu, kiedy to pojęcie powstało. I wtedy psychologia zajmowała się dostosowaniem miejsca pracy, stanowiska pracy do człowieka. Ergonomią, tak naprawdę tylko ergonomią. Stąd powstało właśnie to pojęcie psychologia transportu. I co za tym idzie, badania psychotechniczne, prawda? I tak rozpoczęliśmy, że panu przerwę, prawie rozpoczęliśmy nasze spotkanie, bo wypada jeszcze powiedzieć, że spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat, który też możemy chyba od razu uznać za kontrowersyjny, mianowicie jak żyć. To albo bardzo dobrze brzmi, albo bardzo źle dla niektórych pewnie naszych odbiorców. Chciałabym jeszcze z punktu widzenia formalnego dodać, że jak zwykle to nasze dzisiejsze spotkanie organizuje Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje Tygodnika Prawo Drogowego & News i El Instruktora. Na pytanie jak żyć, być może powinnam odpowiedzieć i skończylibyśmy tę dyskusję, ale proszę to potraktować jako żart, może żyć tak jak królowa angielska, która dzisiaj, przed chwilą przeczytałam tę informację, kończy 96 lat. Przeżyła w dobrym stanie zdrowiu i z wieloma problemami, ale to oczywiście żart. Panie Andrzeju, jeżeli mówimy i próbujemy podjąć takie pytanie, jak żyć, to pewnie nie tylko do psychologa należy je kierować, ale również filozofia zajmuje się tą tematyką. To różne dziedziny, ale wydaje się, że w znacznej mierze pokrewne. Jeśli się pan z tym zgodzi, jeśli nawet nie, to pewnie warto z różnych punktów widzenia na ten problem spojrzeć. Nasi słuchacze to przede wszystkim osoby związane w różny sposób ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Czy sądzi pan, że warto tego typu pytania, takiej natury, namawiać i skłaniać, żeby zadawali sobie ludzie różnych branż i różnych środowisk? Zdecydowanie tak, dlatego że tak naprawdę jest to pytanie o to, kim jest człowiek, o kondycję ludzką. To jest takie, no tak jak pani trafnie powiedziała, zajmują się tym różne dziedziny ludzkiej aktywności, mentalnej aktywności, i filozofia, i teologia, i psychologia, i ci, którzy zajmują się kulturą i tak dalej. Cały szereg różnych profesji można by było tutaj wymienić. Od momentu, kiedy człowiek uzyskał samoświadomość, to znaczy od momentu, kiedy nagle spojrzał na siebie odbitego w wodzie, w źródle, powiedział: Boże, to ja, prawda? Zaczynamy stawiać sobie pytanie, kim jesteśmy, a co za tym idzie, jacy jesteśmy, do czego zmierzamy, po co tutaj na ziemi się znaleźliśmy, jaki jest cel naszego bycia tutaj na ziemi. I filozofowie, i teologowie, i psychologowie, kulturoznawcy próbują na to pytanie odpowiedzieć. My w bieganinie codziennego życia stosunkowo rzadko zastanawiamy się nad tym, stawiamy te podstawowe pytania, którymi szczyci się właśnie filozofia. Kim jestem, po co jestem, dokąd zmierzam? A tak naprawdę przecież to odbija się, ten sposób
widzenia siebie samego, widzenia innych, tych relacji, jakie są między mną a innymi ludźmi, tak naprawdę pokazuje naszą kondycję, pokazuje to, co bardzo ważne jest, a często umyka tym wszystkim, którzy zajmują się edukacją drugiego człowieka. Bo przecież tak naprawdę to pytanie, jak żyć, to jest pytanie, które zmusza nas do postawienia pewnej definicji. Te definicje będą różne. Chyba tu jedną z naj, tak mi się wydaje, najbardziej trafnych i o tym, o czym i pani powiedziała, mówiąc o długim i owocnym życiu królowej Elżbiety. Profesor Bartoszewski powiedział, że jak się nie wie, jak żyć, to trzeba żyć przyzwoicie. Heinrich Boll, laureat Nagrody Nobla, z tego co pamiętam, powiedział, że przyzwoicie to wcale nie jest tak łatwo i tak prosto i w różnych kulturach w różny sposób ta przyzwoitość jest określana. To, co jest przyzwoite dla kultury niemieckiej, kultury mieszczańskiej, czyli ta przyzwoitość, która zniesie wszystko, która pozwala ze sobą wszystko zrobić, która wykonuje coś na rozkaz, tak można powiedzieć. To jest przyzwoitość człowieka w jakimś stopniu ograniczonego, zniewolonego. Natomiast to przyzwoite życie w ujęciu profesora Bartoszewskiego, który nie na studiach uniwersyteckich na ten tytuł zasłużył, tylko całym swoim życiem. To dla nas, dla Polaków, przyzwoitość to jest, w tym pojęciu mieści się i godność, i honor, i opór, i wytrwałość, i nawet niezgoda na pewne narzucane z góry ograniczenia. To nas chyba trochę wyróżnia, ale co za tym idzie, daje nam też pewien komfort, pozwalający zaakceptować różnego typu zachowania ludzi w różnych kulturach, powiedzieć, że oni też mają prawo przejeżdżać na czerwonym świetle, jak to jest w krajach Azji Południowo-Wschodniej, czy w krajach arabskich, traktując w inny sposób ten sam zestaw znaków, który przez nas traktowany jest odmiennie. I tak naprawdę ruch drogowy, analiza ruchu drogowego, naszego zachowania w ruchu drogowym, pozwala w sposób dość precyzyjny odpowiedzieć na te antropologiczne pytania, no właśnie, kim jestem, jaki jestem, dlaczego, w jaki sposób się zachowuję, jaka jest moja relacja do innych. To tak tytułem wstępu można powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to jeszcze się powolutku rozkręcamy. Przepraszam. Wydaje się, że warto byłoby sięgać do wzorców, koncepcji bytu człowieka. Te, które pan przytoczył, są bardzo świeże, powiedziałabym, z perspektywy historii, ale być może powinniśmy sięgać głębiej. Myślę o koncepcjach starożytnych filozofów. Nie wiem, czy można powiedzieć, że któryś z nich był również protoplastą psychologii. W każdym bądź razie być może warto, czy potrafimy sięgać i korzystać z tej wiedzy i z tej mądrości, która została nam w przekazach. Znaczy, my korzystamy cały czas, bardzo często nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy, bo nasza kultura, czyli to wszystko, co jest położone taką cieniutką warstwą na naturze, na instynktach, na zachowaniach takich fizycznych, że tak bym powiedział, to wszystko jest konsekwencją tej kultury, która powstała, no właśnie, w starożytności. W nas jest sporo
Egipcjan, w nas jest sporo Greków, sporo Rzymian, to brzmi dumnie, no właśnie, ale też i sporo tych wszystkich, których określaliśmy mianem barbarzyńców. No bo przecież ci wszyscy, którzy mieszkali poza Limes, prawda, rzymskim, to kto to był? No to byli barbarzyńcy. Mhm. Słowianie byli dla Rzymian barbarzyńcami, dla Greków barbarzyńcami, czyli tymi wszystkimi, którzy nie mają tak ukształtowanej kultury i takiej świadomości jak oni, tego kim i jacy są. To nie przypadek, że pierwsze pytania, które później obrosły czymś, co nazywamy filozofią, czyli pierwsze pytania dotyczące natury człowieka, dotyczące jego istoty, natury w ogóle tego, co nas otacza, całego świata, wyrosły w Grecji. Czyli tam, gdzie obowiązek kształtowania siebie samego został przypisany wszystkim obywatelom polis. Oczywiście tam z tej grupy wykluczeni byli niewolnicy, ale obywatele polis mieli jak gdyby obowiązek brania aktywnego udziału w tym, co się dzieje w ich demokracji. Z dużym tutaj, bardzo szeroko rozumiem tutaj to pojęcie demokracji. Tam powstała filozofia, czy tam powstały te pytania. Tam działał i Platon, i Arystoteles, którego, o właśnie, można by było powiedzieć, oj, przepraszam, tutaj muszę... Pięknie, ptaszek śpiewa. Tak, tak, nie, ten ptaszek to jest właśnie, już wyłączyłem. No właśnie, i Arystoteles, i Platon, i Sokrates, i tak dalej, ci wszyscy, od których zaczęło się to myślenie o tym, no właśnie takie filozoficzne. Między innymi to w starożytności można powiedzieć, że są początki psychologii, czyli tej pytania o naturę ludzką, o to, co konstruuje nas, cztery typy temperamentów, które wtedy zostały opracowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg prób określenia właśnie człowieka. I to przetrwało do naszych czasów. Nadal mówi się, że oczywiście tu te do określenia są coraz ściślejsze, ale nadal mówi się, że człowiek to nie tylko fizyczność, ale to coś, co jest też i psychiczne. W tej psychiczności jest coś, co możemy nazwać osobowością. Osobowość to jest coś, co jest kształtowane przez kulturę, przez środowisko, w którym my jesteśmy. No, ale na osobowość składa się też coś, co jest tak zwanym temperamentem, czyli typem, sposobem reagowania na różne sytuacje, bo to, jakie decyzje my podejmujemy w różnych sytuacjach, choćby w ruchu drogowym, czy będę jechał wolniej, czy szybciej, czy będę jechał z uśmiechem na ustach, czy z zaciśniętymi wargami, zależy od naszej osobowości, ale jak to wykonam, to już zależy od naszego temperamentu. Stąd ta samoświadomość człowieka, to, jakim ja jestem, w różnych rolach, w tym i w ruchu drogowym, pozwala nam rozszerzyć pewien komfort, który dotyczy w ogóle naszej egzystencji. To znaczy w momencie, im więcej wiemy o sobie, im łatwiej nam jest bez lęku postawić pytanie dotyczące własnego zachowania, im mniej mamy potrzeby popisywania się, im bardziej jesteśmy dojrzali emocjonalnie, dojrzali społecznie, tym łatwiej nam żyć. I wtedy to pytanie, jak żyć, przestaje być czymś, co nas zaskakuje i nie wiemy odpowiedzieć. No, zaraz przypomina nam się sadownik, prawda, który do jednego z poprzednich premierów pytał, panie premierze, jak żyć, prawda? No, przecież głupie pytanie, no jak tutaj odpowiedzieć? Tymczasem te pytania wcale nie są takie głupie, bo to są pytania o mnie. Nawet jeżeli ja to pytanie stawiam komuś innemu, to tak naprawdę stawiam je sobie. Bo to jest pytanie o to, co ogranicza swobodę mojego działania. Bo przecież taka dojrzałość społeczna, dojrzałość emocjonalna,
taka bycie w pełni człowiekiem, to jest sposób realizowania swojej wolności. Niektórzy twierdzą, że realizowania swojej swobody. To szczególnie popularne stało się teraz i od lat 60. XX wieku. Wolność to jest możliwość robienia tego, na co mam ochotę i jedna, jedyna rzecz, która mnie ogranicza, to, żebym nie robił czegoś złego drugiemu człowiekowi. Tymczasem wcale tak nie jest. Jest to dość fałszywa, płynąca z pewnych przesłanek, które nie mają żadnego uzasadnienia, definicja wolności. Wolność tak naprawdę to jest zdolność do dokonywania pewnych wyborów, zdolność do świadomego samoograniczenia. Bo... Ale też do podporządkowania się przecież. Ależ nie, dlaczego do podporządkowania? Ja muszę poznać siebie, muszę poznać to, co mnie otacza, po to, żebym w sposób świadomy dokonywał pewnych wyborów. To jest ta zdolność do przyjęcia pewnych ograniczeń, zdolność do powiedzenia sobie, tego mi nie wolno, choć nikt mi tego nie zabrania, ale nie wolno właśnie dlatego, że ja w ten sposób ograniczam siebie samego. To może tak dość skomplikowanie brzmi, ale wcale tak nie jest, dlatego że pewne nasze działania wynikają właśnie z pewnego sposobu widzenia siebie samego. Bo albo przyjmiemy, bo przecież jeżeli przyjmiemy, że wolność jest to sama swobodzie, to tak naprawdę przyjmiemy, że jedyne, co mnie ogranicza, to co? To to, co jest na zewnątrz. Człowiek jest z zewnątrz sterowny. To znaczy, jeżeli to znaczy, że prawa, które są prawami stanowionymi, one ograniczają moją swobodę i dopiero wtedy czuję się skrępowany tymi więzami, ponieważ to nie jest moja decyzja, że ja czegoś nie robię, tylko będę się bał, że spotka mnie jakaś kara, jeżeli czegoś nie zrobię. Proszę zwrócić uwagę, że większość różnych działań, które są podejmowane w stosunku do nas, do wszystkich, przez różne typy władzy, przez różne typy zbiorowisk ludzkich, tak naprawdę traktują nas przedmiotowo. Bo przecież to podejście, że twoją wolność, twoją swobodę tutaj ograniczają normy narzucone z zewnątrz, no co pokazuje? To, że jestem mały, niedojrzały, że jestem osobą, która tylko będzie się bała czegoś innego. No i rzeczywiście, bo jest taka koncepcja behawiorystyczna człowieka, bo są takie trzy wielkie koncepcje człowieka. Behawiorystyczna, psychodynamiczna i poznawcza. I ta behawiorystyczna mówi, że człowiek zachowuje się tak, jak pozwalają mu warunki zewnętrzne. Jeżeli przy każdym ograniczeniu prędkości będzie fotoradar, i przy każdym ograniczeniu prędkości będzie stał policjant. Jeżeli przy każdej, to tylko wtedy będziemy w stanie nauczyć innych przestrzegania przepisów ruchu drogowego. To jest to, co ostatnio zresztą nas wszystkich spotkało, podniesienie kar za wykroczenia drogowe. Radykalne podniesienie tych kar. Wiara w to, co jakby było przyczyną podjęcia tej decyzji, wiara, że im silniejsza kara, im mocniejsza kara, tym łatwiej będzie ograniczyć swobodę działania drugiego człowieka. Bo przecież człowiek nie podejmuje decyzji o tym, żeby jechać wolniej, dlatego że rozumie sens tego ograniczenia, że rozumie, że jego świadoma zgoda na to, że nie będzie przekraczał pewnych granic, stanowi o nim i stanowi o tym, o właśnie o dojrzałości, tylko dlatego, że będzie się zwyczajnie bał. Oczywiście, bo nie chcemy płacić wysokich mandatów. Otóż najprostsze, panie Andrzeju, to nie, bardzo... Otóż nieprawda, właśnie o to chodzi, że nie, że ten problem sprowadzania człowieka do istoty, do przedmiotu, który reaguje na bodźce zewnętrzne, jest z gruntu fałszywy. Człowiek jest tą jedną, jedyną istotą, która mając samoświadomość przez, bo nie tylko człowiek ma samoświadomość, ale to tak powiedzmy, mając tą samoświadomość, jest zdolna poprzez wzrost wiedzy, przez świadomość tego, jaka jest,
kim jest, do czego dąży, zmieniać swoje zachowanie. Właśnie w sposób wolny, czyli świadomie nakładając pewne ograniczenia na to, co mogę robić. Jeżeli wszystko mogę robić, to nic nie mogę robić tak naprawdę. Bardzo, bardzo optymistycznie ta końcówka zabrzmiała, ponieważ już się bałam, że za chwilę przejdziemy do tego, że robimy rewolucję i lekceważymy wszelkie prawa i przepisy, ale wydaje się, że świadomość i świadome to, co ja mogę nazwać ograniczeniem wolności, ale rezygnacja z pewnych praw, które sobie człowiek może nadać, jest czymś logicznym, oczywistym w stosunku do ludzi myślących. Ja nie bez powodu chciałabym jeszcze, bo sobie wynotowałam kilka takich sentencji właśnie z, no powiedzmy łacińskich, bo nie wszystkie są autorstwa łacińskiego, jeszcze greckie tu się pojawiają ze starożytnej Grecji, które, nad którymi się nie zastanawiamy, aczkolwiek używamy ich czasem na co dzień i to niekoniecznie brzmienie łacińskie pamiętając. Ta końcówka i to zakończenie tamtej ostatniej pańskiej wypowiedzi to nasunęło mi, że myślę, więc jest tym określeniem, które byłoby tutaj najbardziej trafne. Ale przytoczę jeszcze takie, że każdy jest kowalem własnego lotu. No właśnie, do 17 wieku. Że błądzić jest rzeczą ludzką, że spiesz się powoli, co do ruchu drogowego bardzo pasuje, powinniśmy stosować chyba na co dzień, że historia jest nauczycielką życia, że twarde prawo, lecz prawo i tak dalej, i tak dalej. Czy te sentencje mają sens, czy powinniśmy je przypominać sobie od czasu do czasu i czy któraś z nich jest panu jakoś bliska, czy z tych czy z innych może, które warto stosować, żeby ludzi skłonić do zastanowienia, do rozsądku, może jeszcze do innych pozytywnych cech, zjawisk, zachowań. Powiedziała pani, czy któraś z tych sentencji. Samo pojęcie sentencja jest tutaj rzeczą niezwykle ważną. To znaczy my wtedy w krótkiej wypowiedzi, w kilku słowach my bardzo często magazynujemy, mieścimy bardzo dużo, bo przecież błądzić jest rzeczą ludzką. To jest często dotyczy historii nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całych społeczeństw, czego liczne przykłady mamy i w tej chwili. Podejmowane są różne decyzje, których skutki miały być inne niż te, które są. To, co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą i pewne decyzje podjęte na Kremlu, prawda, pokazują, że błądzić jest rzeczą ludzką, choć niezwykle kosztowną, niekoniecznie dla błądzącego, a dla innych, którzy dostają się w obręb jego takiego działania. Ruch drogowy też tutaj w tym się mieści. Błądzić jest rzeczą ludzką, tak, ale jakie koszty są błądzenia? No, historia jest nauczycielką życia, prawda? No tak, ale bardzo często wiemy, powtarzamy to, tak właśnie, tylko że nie bierzemy tego pod uwagę. To znaczy przyjmujemy, że coś, co się stało, no to się stało. Dobrze o tym wiedzieć, natomiast nie przyjmujemy wniosków płynących z tego i nie aplikujemy ich do naszego życia. Myślę, więc jestem. Tu jest pewien problem, bo wydaje mi się, że no nie chciałbym tutaj, ale no to tak małej grupy osób dotyczy. Także ja bym powiedziała, że myślę rzadko, a jestem odnosi się do wszystkich. O, i właśnie tak by trzeba było tutaj to kartezjańskie powiedzenie tutaj zmienić, że myślę rzadko, prawda, ale jestem cały czas. Warto by było, żeby to myślenie występowało cały czas. To myślenie, które jest bardzo często rzeczą niezwykle niewygodną, trudną, które boli jak rana, bo stawia nas w niewygodnej pozycji, pozycji kogoś, który musi siebie samego ocenić. Jeżeli robi to uczciwie, czy jest, żyje przyzwoicie, jeżeli robi to uczciwie, to nie będzie widział aureoli wokół siebie i nimbu nad głową, prawda? Tylko zobaczy siebie z tymi wszystkimi brzydkimi brodawkami, z tymi wszystkimi niedoskonałościami, które żaden puder nie przypudruje, nie przykryje. I wtedy coś z tym trzeba zrobić.
To znaczy albo zaakceptować siebie takim, jakim się jest, no to wtedy jest rezygnacja, albo próbować zmienić coś. Przecież psychologia stawia dwa podstawowe pytania. To znaczy psychologia jako nauka o człowieku, o zachowaniu, precyzyjnie mówiąc, zachowaniu człowieka, opiera się na dwóch takich zbiorach twierdzeń. Pierwszy z nich to te opisowe, które mówią, jaki jest człowiek, jak funkcjonuje, jakie prawa rządzą funkcjonowaniem człowieka. I te drugie, projektujące, mówią, odpowiadają na pytanie, jak zmienić człowieka, jakie techniki edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, propagandowe nawet wdrożyć, żeby zmienić zachowanie człowieka. I my bardzo często to robimy nieświadomie. Okazuje się, że ta koncepcja poznawcza człowieka, która mówi właśnie o tym, że człowiek jest tą istotą, która ma zdolność do zmiany oceny siebie samego i własnego zachowania, jest właśnie tutaj bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę, jak łatwo i szybko przyszła zmiana naszego stosunku wobec tych, którzy chcieli czy chcą usiąść za kierownicą samochodu po zalkoholizowaniu się. Kiedyś jeszcze, ładnych 5 lat temu, właściwie nikt z nas nie odważyłby się zabrać komuś kluczyka, bo to jest wkroczenie w obszar, który drugiego człowieka, który do niego zależy, do niego należy, to on ma podjąć decyzję. Ja mogę mu powiedzieć, nie wsiadaj, ale nie mogę mocniej tutaj interweniować. Tymczasem wystarczyło właśnie trochę takiej akcji propagandowej, pokazywania, że naszym obowiązkiem, przez dziennikarzy robione, to była wspaniała akcja, chyba w 15 roku to się wszystko zaczęło, która pokazywała, że naszym obowiązkiem jest wejść w ten obszar, który pozornie należy do tego zalkoholizowanego człowieka i zabrać mu kluczyk do samochodu. Proszę zwrócić uwagę, jak często w tej chwili tego typu zachowania są podejmowane i one nie są już niczym nadzwyczajnym. Czyli prawda? Można zmienić. Można, tak, tak. To prawda, ale wydaje się, że gdybyśmy byli jakoś tak społecznie mądrzy już i jednostkowo, to statystyki, które są co roku przedstawiane, opublikowane, pokazywane, tragiczne wypadki, które w każdym programie informacyjnym bezpośrednio tego samego dnia jeszcze widzimy, ofiary. Nie trzeba daleko szukać, choćby z ostatniej Wielkanocy. Sprawiałoby to wszystko, że nabieralibyśmy rozsądku, rozwagi, że zwalnialibyśmy prędkość, nie byłoby brawury, nie byłoby takich zachowań łańskich, z jakimi się spotykamy na co dzień. No a tymczasem mamy, co mamy. Czy to znaczy, że wszyscy powinniśmy trafić na terapię, na kozetkę do psychoterapeuty? Nie, absolutnie nie. Bardzo mało osób musi podjąć tego typu heroiczne decyzje. Nie, tak naprawdę my powinniśmy, tak jak powiedziałem, spojrzeć na siebie samego, wiedzieć więcej o sobie. I tutaj naprawdę rzeczą niezwykle ważną, moim zdaniem oczywiście, są rzetelnie przeprowadzone badania psychologiczne. Jeżeli ktoś, proszę mi wierzyć, że ci wszyscy, którzy trafiają na badania psychologiczne przed uzyskaniem prawa jazdy. I te badania polegają nie tylko na tym, żeby sprawdzić szybkość reagowania, czy zdolność do widzenia w mroku, czy koordynacji wzrokowo-ruchowej, tylko których efektem jest przekazanie pewnej opinii badanemu. Nie tylko orzeczenia, brak istnienia przeciwwskazań, ale opinii badanemu, takiej kilkustronicowej. Ja coś takiego robię. Myślę, że spora grupa psychologów też jest w stanie coś takiego zrobić. To nagle okazuje się, że ci ludzie zaczynają w sposób zdecydowanie bardziej świadomy funkcjonować w różnych sytuacjach, nie tylko w sytuacjach drogowych. Kiedyś to było dla mnie też zadziwiające, ale ci, którzy przeszli takie dodatkowe jakby zajęcia psychologiczne, to byli maturzyści, bo to w tym okresie zdaje się na prawo jazdy. To były osoby, które kilkakrotnie nie zdały egzaminu na prawo jazdy. Co się okazało? Nie dlatego, że ich umiejętności czy ich wiedza o przepisach ruchu drogowego jest za mała, tylko nie dawały sobie rady z sytuacją egzaminacyjną. Tak naprawdę z tą sytuacją przeciążeń, sytuacją stresów. I teraz w momencie, kiedy raz dowiedziały się o tym, co jest przyczyną ich niepowodzeń, to wzrósł wtedy poziom samooceny, a ten wzrósł poziomu samooceny, że ja nie jestem takim strasznym nieudacznikiem, tylko muszę coś zrobić z konkretnym sposobem reagowania w konkretnej sytuacji. Nagle okazało się,
że można to zrobić w sposób stosunkowo łatwy i prosty. I tu naprawdę nie jest to, nie wymaga to jakichś wielkiego wysiłku. A dwa, że przełożyło się to na sprawność funkcjonowania w innych trudnych sytuacjach. To były osoby, które nie miały problemu ze zdaniem egzaminu maturalnego. Ta sytuacja nauczyła ich dawania sobie rady w różnych innych trudnych życiowych sytuacjach. Także kurs nauki jazdy, to w jaki sposób i co robimy z tymi, którzy trafiają do nas na kurs nauki jazdy, jest ogromną odpowiedzialnością właśnie instruktorów, tych, którzy prowadzą szkoły nauki jazdy. Bo tak naprawdę to jest po raz pierwszy poważne i rzetelne potraktowanie drugiego człowieka w sposób właśnie podmiotowy. Wymaganie od niego, żeby zrozumiał, kim jest i w roli kierowcy, czy przyszłego kierowcy, i kim jest jako człowiek. I wobec tego odpowiedział sobie na pytanie, czym jest moja wolność. Wolność w ogóle i wolność w ruchu drogowym. Czy ta wolność w ruchu drogowym to jest swoboda podejmowania tego, co ja chcę, patrz frok, prawda, czy kierowca żółtego BMW na Sokratesa, czy też mój sposób działania w ruchu drogowym podlega świadomym samoograniczeniom. I to jest wolność, że jestem w stanie dokonać świadomego samoograniczenia, powiedzieć sobie nie, moje zachowanie w określony sposób, w określonych warunkach przeczy właśnie wolności. Wcale nie jest wolnością. Także ta zdolność do samoograniczenia, którą właśnie w trakcie odpowiednio przeprowadzonych zajęć w Szkole Nauki Jazdy. Szkoła Nauki Jazdy jest dobrze prowadzona, Szkoła Nauki Jazdy, dobrze prowadzony kurs nauki jazdy jest w wielu wypadkach tym czymś, co wyposaża człowieka na resztę życia w pewne mechanizmy modelujące jego zachowanie w różnych sytuacjach, w tym w sytuacjach trudnych. Ruch drogowy jest areną, na której my pokazujemy siebie, na której my obserwujemy zachowanie innych ludzi. Jest właśnie tymi rzymskimi, rzymskimi dla tłumu igrzyskami. Igrzyskami. I tutaj odpowiedź na Pani pytanie. Dlaczego wobec tego tyle różnych wypadków? Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to nie jest tak, że my wszyscy. My tutaj możemy powiedzieć, że na tyle kierowców, czy na tyle przejechanych kilometrów w Polsce wypadków jest X, a w Niemczech czy w Skandynawii czy w Anglii jest x minus ileś tam, prawda? A znów w Rosji czy na Ukrainie jest x plus coś tam, prawda? Tak naprawdę to nie jest takie proste, bo co się nagle okazuje, że kto powoduje wypadki drogowe? Kobiety czy mężczyźni? No mężczyźni. No jak? Mężczyźni. Jak gdzie tam jesteśmy? Ale oczywiście. Ale gdzie tam jesteśmy tacy sami, powinniśmy tyle samo, prawda? Nie, ludzie, to nas różni. Ale co pani mówi? Jesteśmy tacy sami, mamy te same prawa, te same obowiązki i tak dalej. Co gdzieś tam? Przecież to jest to samo. No. Możemy się tutaj zapędzić, bo to pokazuje, jak dalece pewne obiegowe opinie, czy pewna wiara w to, że nic nas nie różni, powoduje, że stajemy bezradni wobec stosunkowo prostych rzeczy. Ma Pani rację. Na każdy milion przejeżdżanych kilometrów wielokrotnie to musi być ten wspólny mianownik. No właśnie. Wielokrotnie częściej wypadki drogowe popełniają mężczyźni niż kobiety. Na każdy milion przejeżdżanych kilometrów. To znaczy, że co? Co powoduje, że inaczej mężczyźni niż kobiety się zachowują w tych sytuacjach? Może inaczej skonstruowani jesteśmy. Otóż to właśnie. Inne są te, które często są niezwerbalizowane motywacje, które kierują naszym działaniem. Ten myśliwy, który miał przynieść mamuta, prawda, i właśnie przynosił mamuta do domowego ogniska, którego pilnowała kobieta, był przez taką kobietę wybierany. Wtedy miał większe szanse na genetyczną nieśmiertelność. Ten, kto wyżej w hierarchii społecznej. W tej chwili mamutów nie ma, bo wyginęły przez Putina, czy przez, no już nie wiem, ale jakoś tam były przyczyny. Nie będziemy szukać, panie Andrzeju. Wyginęły, ale są inne łupy.
te łupy, które pozwalają nam subiektywnie poczuć się wysoko w hierarchii społecznej. Ruch drogowy jest czymś, jest tą areną, na której my sami ustalamy swoją własną hierarchię społeczną. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, że w każdej innej sytuacji, w domu, w miejscu pracy, w szkole, ta hierarchia już jest ustalona. Bardzo trudno jest cokolwiek zmienić, a tu szybko, sprawnie, bez mała natychmiast. Możemy od nas zależy. Jasne, natychmiast nacisnąć prawy pedał, jestem lepszy od tych, którzy są z tyłu. Czy kobiety tak muszą się zachowywać? Nie, bo to nie one muszą być wysoko w hierarchii społecznej. To nie one w ten sposób zapewniają sobie genetyczną nieśmiertelność. Zupełnie w inny sposób. Kiedyś, teraz to już niestety nie można, ale ja miałem okazję kiedyś obserwować nagrania ze skrzyżowania na światłach. To było wspaniałe rzecz. Tak jak u pana Trifow w tych filmach. Mm-hmm. Było identycznie. No ale tutaj, co się dzieje wtedy, kiedy dwóch panów spojrzy na siebie, są w pierwszej linii? Wiemy, prawda? Jak się zmienią światła, ruszą do przodu. A kobiety jak spojrzą na siebie, co się dzieje? Myślą o tym, że ma lepszą fryzurę albo... Otóż natychmiast lusterko, prawda? Panie Andrzeju, przepraszam, no. To jest mit, to nieprawda. Bo my tutaj feminizujemy, jakby rozdzielamy te dwie płcie. Nie, nie, ja też wyprzedzam i chcę być pierwsza na światłach, wtedy kiedy się zmieniają na zielone. Bo mnie ci faceci obok denerwują, że właśnie tacy z testosteronem są. Ale to jest już osobista i osobista. Niezwykle ważne, to co pani powiedziała jest niezwykle ważne, bo my bardzo często przyjmujemy rolę tych osób, które są dla nas znaczącymi osobami. W wielu wypadkach to przejęcie przez kobiety męskich ról, a w niektórych przypadkach też nie tak rzadkich, przejęcie przez mężczyzn ról kobiecych właśnie jest tym czymś, co pozwala nam lepiej nieco się zidentyfikować. To jest na osobną dyskusję tutaj, ale to pokazuje, jak dalece pewne naśladownictwo czy pewne dążenie do bycia w pełni realizowania określonej roli wpływa na to, co się dzieje z ruchem drogowym. Bo no przecież, dobrze. Bo do niej chciałam... można. Jeszcze jedną rzecz, bo tutaj pani to zwróciła uwagę, dlaczego tak dużo wypadków drogowych, a dlaczego jest mniej w Skandynawii. Proszę zwrócić uwagę, że a predestynacja? Jak dalece religia, którą myśmy odsunęli, wpływa na sposób naszego działania, funkcjonowania, wartościowania? Przecież jeżeli ja jestem zły, czy ja nie spełniam tego, co jest moim jak gdyby nawet nie obowiązkiem, ale z czym przyjmuję świat, to ja po prostu nie dostanę się do nieba. W protestantyzmie, szczególnie w luteranizmie, ta predestynacja jest rzeczą niezwykle ważną. Wobec tego ja nie mogę tam zachowywać się w taki sposób, który pozbawia mnie szansy na szczęśliwość niebieską. Katolicyzm ma to do siebie, bardzo wygodny jest, że możemy pójść do takiego czy innego księdza, do spowiedzi, jestem otrzepać się i jestem czysty. To tak jak Wańkowicz mówił, jeżeli jest jakaś pokusa, niech to będzie właśnie przejechanie szybciej niż pozwala na to ograniczenie prędkości, to trzeba natychmiast ulec tej pokusie, bo tak to będziemy walczyli. I tak się ubabrzemy, i tak złamiemy, a będziemy bardzo niewygodni. I wtedy... No. I tak proponuję ten wątek, żebyśmy zawiesili, bo to też na długą debatę. Natomiast skoro powiedzieliśmy sobie o chęci pokazania się z jak najlepszej strony, to jest coś, co możemy nazwać chęcią odniesienia sukcesu. Czy są takie cechy człowieka, które należałoby wykształtować u siebie, ukształtować, pracować nad nimi, żeby ten sukces osiągnąć? Czy psychologia widzi tutaj taką szansę? Dotyczy to i jak jeżeli przełożymy na normalne i kierującego, i normalnego człowieka w pracy, który nie musi być kierowcą. Ani instruktorem, ale takie cechy, które widziałby pan jako istotne, ważne, żeby ten sukces był. Sukcesem jest uzyskanie prawa jazdy. No więc w sposób, w jaki, co zrobić, żeby odnieść sukces w życiu, no to jest cały szereg podręczników,
książeczek, to złe określenie, pisanych przez psychologów, parapsychologów, inne osoby takie nawiedzą. My zawsze dążymy do tego, żeby mieć pewien zestaw gotowych receptur. To taka książka kucharska. Jeżeli będziesz postępował w określony sposób, to wyjdzie ci kapuśniak, a w określony sposób, to wyjdzie ci rolada, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Lubimy coś takiego, bo daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ja dostaję jakiś podręcznik, który będzie mi mówił o tym, jak osiągnąć szczęście, czy jak osiągnąć sukces, to czuję się dowartościowany. Przecież takie to proste, takie łatwe. Takie do zrealizowania. Dopiero jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to jest bardziej skomplikowane niż wydawało nam się na początku. Oczywiście my te pytania dotyczące własnej kondycji musimy ciągle zadawać, być ich świadomi i próbować sięgać po te rozwiązania, które są rozwiązaniami najskuteczniejszymi. Nie tylko dla nas, bo cały problem z nami polega na tym, że my jesteśmy w centrum świata, my jesteśmy najważniejsi. I to jest prawda. Każdy byt osobowy, a jesteśmy bytem osobowym, jest dla siebie najważniejszy. Bez względu na to, co będziemy mówili, prawda? Jest dla siebie. I teraz my musimy odnieść siebie do kogoś innego, do innych, którzy mnie otaczają, bo nie jesteśmy jednym, jedynym bytem. Mnie otaczają inni ludzie. Oni będą siebie traktowali w ten sam sposób. I teraz naszym wspólnym obowiązkiem jest nauczyć się tak działać, tak zachowywać, żeby wspólnie odnieść sukces. Pojedynczo sukcesu nie odniesiemy, nie ma żadnej szansy. Tylko wspólnie. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie to zadziałało wtedy, kiedy zaczął on to propagować, jazdę na suwak. Ja z czegoś rezygnuję po to, żeby komuś ułatwić działanie. Ba! I co się okazuje, że ja nagle czuję się usatysfakcjonowany, chociaż z czegoś zrezygnowałem. Nie jestem tym, który nie wpuści kogoś. Coś mi to daje. Bardzo często to, co ja otrzymuję za określone działania, nie jest rzeczą, która bezpośrednio coś mi daje, ale daje mi pewną satysfakcję, daje mi poczucie mojej własnej wartości. Ograniczam swobodę działania po to, żeby poczuć się wolnym tak naprawdę. Bo to, że ja kogoś puszczam, to jest mój świadomy wybór. Ja z czegoś rezygnuję po to, żeby no właśnie uzyskać coś, co jest niematerialnego. Coś, co daje, co mnie określa, mnie konstruuje. To jedno zachowanie, ten jeden gest, prawda, pozwala mnie samemu dojrzeć, stać się kimś lepszym, innym, a my naprawdę chcemy być, bez względu na to, czy to będziemy werbalizowali, czy nie, naprawdę chcemy być dobrymi ludźmi, czyli takimi, którzy no, nie będą sobie wyrzucali podłości, zła, nietolerancji, którzy nie będą zawłaszczali dla siebie wszystkiego. Przecież tak naprawdę szkoła nauki jazdy, działanie instruktora na tym polega, na uczeniu innych, pokazywaniu innym, że zdolność do samoograniczenia daje bardzo dużo, bo konstruuje tego człowieka, wydobywa go z pewnych okowów, które wcześniej zostały w różny sposób i w różnych sytuacjach narzucone, czy przez rodzinę, czy przez cały szereg różnych, to dużo by było mówić tutaj, różnych sytuacji. Troszeczkę pan nawiązał do tego, co chciałam, już tak zbliżając się ku końcowi, ale zapytać, jaka wiedza, być może psychologiczna właśnie jest potrzebna instruktorowi, egzaminatorowi, kontrolującemu, czy będzie to strażnik miejski, czy będzie to policjant, jaka wiedza o kierującym, o kierowcy, jak powinni się przygotować. Myślę tutaj o tym edukacyjnym walorze naszej rozmowy, bo zawsze najsensowniejsze, czy najdłużej zapada w pamięć to, co jest w miarę konkretne, więc gdybyśmy mogli takiej porady, a może jest to coś, czym się powinni zająć ustawodawcy, bo przecież system szkolenia i egzaminowania no, nie jest idealny.
i wprowadzić wręcz do szkoleń dla tych osób, które, mówię, nadzorują, uczą, edukują, kontrolują, egzaminują. To są na pewno takie aspekty, które, no, które oni powinni znać, zanim ocenią, zanim nauczą, czy przystąpią do współpracy, bo to jest jeden z elementów edukacji komunikacyjnej przecież w ogóle. Jasne, no, oczywiście jest to do zrobienia i tutaj pani ma rację, że tu pewne rzeczy, które są, które gotowe są i leżą od wielu lat, można by było włączyć w sam proces i przygotowywania instruktorów, egzaminatorów i ludzi, którzy chcą być kierowcami w ten w proces właśnie edukowania. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy świadomi siebie samego. Ja jako instruktor, ja jako egzaminator, ja jako kierowca. I tu jedną sekundkę, dobrze? Ja już przyniosę, pokażę, bo mam gdzieś na pewno pod ręką, zaraz spojrzę tu. Jakieś tam, właśnie ostatnio też zamówiono tam u mnie takie różne analizy dotyczące właśnie osób, które pełnią funkcję instruktorów takich dokształcających w wielkich firmach transportowych. I to jest takie 9 stron opinii. Motywacje, cały szereg. Nie wiem, czy tam będzie to właśnie. Cały szereg tego typu różnych... Przeczytać nie przeczytamy, ale widać, że ale jest dokument solidny. I to naprawdę, co to daje? Mhm. To daje możliwość stawiania pytań dotyczących nie tylko siebie samego, ale i zachowania innych ludzi. Pani powiedziała, jaka wiedza o innych jest tam potrzebna. Ta sama, którą my potrzebujemy o sobie samych. To znaczy... Jak reagujemy w określonych sytuacjach, dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy w określonych sytuacjach i co zrobić, żeby zmienić nasze zachowanie w określonych sytuacjach. Te odpowiedź na te trzy pytania wiąże się z taką potrzebą wiedzy i o sobie, i o innych. Tej samej wiedzy, wiedzy dotyczącej naszej osobowości, temperamentu, sprawności podejmowania decyzji, tych lęków, które gdzieś nas tkwią, jaka jest przyczyna tych lęków, czyli sposobu działania w sytuacjach przeciążenia, sytuacjach stresu, to wszystko można... Takie badanie, które pozwala na opracowanie właśnie takiej opinii, trwa gdzieś około 2,5 godziny, później przychodzi psychologowi cały dzień nad tym się jeszcze pobiedzić, żeby to opisać, ale tak naprawdę to nie jest aż tak wyczerpujące dla badanego, żeby nie być w stanie przejść tego typu badania, a później dostaje kopalnię wiedzy o sobie samym. Przecież ci wszyscy, którzy starają się o prawo jazdy, powinni poza badaniem lekarskim, które stwierdza istnienie bądź brak choroby i wyłącznie choroby, lekarz nie ma ani instrumentarium, ani możliwości, żeby ocenić, czy ten ktoś może czy nie być kierowcą, bo nie pyta, jak gdyby nie ma możliwości odpowiedzieć, jak ten człowiek będzie się zachowywał w różnych sytuacjach, w tym w sytuacjach drogowych. Nie ma. On tylko stwierdza, czy dobrze widzi, czy wątroba mu dobrze działa i czy nie ma czasem cukrzycy, bo to jest takie obowiązkowe w tej chwili badanie. O Kant, przepraszam bardzo, ja tu pozwolę sobie na zdecydowane stwierdzenie. Te badania niczemu i nikomu nie służą. Lekarz rodzinny wie lepiej i łatwiej by mu było tutaj ocenić. Niż wychodzenie kogoś takiego. Natomiast to, czego brakuje przyszłemu kierowcy, czy kandydatowi na kurs nauki jazdy, jest wiedza o własnym zachowaniu, o przyczynach tego zachowania. I tu rzeczą po to, żeby dostać, jak to się mówi, ten profil kierowcy, tego typu badania powinny być obowiązkowe, bo informacja o tym, że tak, a nie inaczej, będę się w trudnych sytuacjach zachowywał, albo w sposób odpowiedzialny, albo mniej odpowiedzialny, że ja mam taką dużą potrzebę do
do osiągnięcia sukcesu, pozornego albo prawdziwego sukcesu. Ta wiedza o sobie pozwala i kursantowi, a co za tym idzie i instruktorowi, dostosować odpowiedni sposób prowadzenia zajęć wobec tego kursanta. To naprawdę, przecież tego typu rozwiązania, może nie identyczne, ale podobne, ja troszeczkę może dalej idę, są stosowane w krajach skandynawskich. Tak naprawdę ta wiedza o tym, z kim mam do czynienia, wiedza instruktora, wiedza kursanta, jakim ja jestem, jest u podstaw tego, żeby przeprowadzić przyzwoity kurs nauki jazdy. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Naprawdę my mamy pewne gotowce, po które nam sięgnąć się może nie tyle nie chce, ale uważamy, że jest to niepotrzebne. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że przyjęliśmy w sposób zupełnie nieuprawniony i często nieświadomy tą behawiorystyczną koncepcję człowieka, czyli jak go mu się da, przepraszam za wyrażenie Państwa, ale jesteśmy, jak po dupie mocno człowiekowi, to on będzie się zachował posłusznie. Otóż nie. Najlepszy przykład takiej nieskuteczności działania po dupie za przeproszeniem jest to, co robi w tej chwili Putin na Ukrainie. Jak damy im ostro Ukraińcom po łapach, to oni będą bardzo posłuszni. Nie, człowiek działa inaczej. I wreszcie to spróbujmy zrozumieć, że nie kara, nie represja jest podstawą bezpiecznego, odpowiedzialnego zachowania, tylko to, co mamy tu w głowie, nasza samoświadomość. Oczywiście można ją, jeżeli kary są okrutne i nieuniknione, przykładem gułag, przykładem lata stalinowskie, czy przykładem Niemcy hitlerowskie, tam naprawdę kara była mocna i nieunikniona. Do tego chcemy dążyć? Żeby w ten sposób zmieniać zachowanie? Modelować zachowanie? Chyba nie. Nie tędy droga. To, co się... Naprawdę jesteśmy za mądrzy na to. To znaczy my jako ludzie w ogóle mamy przecież odpowiednią ilość szarych komórek i potrafimy krytycznie spojrzeć na siebie, krytycznie spojrzeć na innych, jeśli dostarczone mamy informacje o sobie samych i o tych innych. Jest to do wykorzystania. Przepraszam, bo rozgadałem się tutaj. Bardzo. Ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo to emocjonalne oczywiście, panie Andrzeju, ale tym bardziej myślę, że trafia do wyobraźni nas, słuchaczy tego, co pan mówi i co pan wie i mam nadzieję, że to przyniesie efekty. Ja chciałam zapytać, ale właśnie teraz udzielił już pan mi odpowiedzi na to, jak szkolić, żeby nie wypuszczać frustratów i furiatów na drogi. To częściowa oczywiście odpowiedź i rozumiem, że jeszcze wiele, wiele spotkań, wiele rozmów i rozważań przed nami, ale to wszystko, co pan powiedział, zmierzające do tego, żeby kwalifikacje osób szkolących, edukujących były jak najwyższe, żeby ich wiedza i umiejętności, ich wiedza o innych ludziach wzrastała wraz z wiedzą o przepisach zmieniających się, na przykład prawa, to wydaje się takie oczywiste. No to nie mogę złośliwie nie zadać na zmierzając ku końcowi pytania o to, jak zatem, panie Andrzeju, żyć? Żeby przeżyć. Myśleć, można powiedzieć, żeby żyć, żeby przeżyć. Tak, przeżyć, żeby przeżyć w tej sytuacji, w której jesteśmy, w różnych sytuacjach, w których się znajdujemy. I tutaj rzeczywiście ta odpowiedź profesora Bartoszewskiego, żyć, bo jak nie wiemy, jak się zachować, to zachowujmy się przyzwoicie. Jest tą, która w stosunkowo prosty sposób pokazuje, co jest ważne w naszym życiu, że ważne jest to, żeby się nie ześwinić. To znaczy, co szczerze mówiąc, żeby to nasze zachowanie było zachowaniem, którego sami przed sobą nie będziemy się wstydzili, bo poza osobami, które są kalekie psychicznie, no takie też się znajdują. Wszyscy jesteśmy osobami, które nie lubią tracić twarzy. To znaczy nie lubią okazać się, nie lubią przegrywać przed sobą samymi tak naprawdę. I po to, żeby nie przegrywać, to my nauczmy się przyjmować
ze spokojem wiele różnych przeciwności, z którymi musimy stawić czoło. Bo to taka umiejętność spokojnego, to pani zwróciła uwagę w sposób niezwykle trafny i słuszny. Rzeczywiście tu trochę zagrałem w taką irytację wielką. To jest najmniej skuteczny sposób przekazywania informacji i modelowania zachowania kogoś drugiego. Właśnie emocje. Emocje tylko pozornie są skuteczne i emocje dają poczucie zwycięstwa, ale nie autentyczne zwycięstwo. Ci przekonują, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w różnych wystąpieniach polityków. Kogo słuchamy i kogo uważamy za mądrego człowieka, wszystko jedno, co on mówi. Tego, który mówi to spokojnie, dlatego że spokojne wyrażenie pewnego sądu daje temu, do którego ten sąd płynie, poczucie, że jest to przemyślane, że jest to głębokie, że to jest prawdziwe. Natomiast bardzo emocjonalne, o Jezu, prawda? Takie, no co daje? Tylko pokazuje nasze emocje wobec jakiejś sprawy. I raczej bezsilność. I bezsilność, oczywiście. Także to takie emocjonalne pokazywanie często może służyć właśnie temu, żeby zmienić czyjeś zachowanie. Pokazać nieskuteczność. Instruktor nauki jazdy pokazuje nieskuteczność pewnych zachowań. Popatrz, ktoś cię wyprzedził na wariata, na podwójnej ciągłej, ale dojeżdżamy do skrzyżowania i on stoi przed tobą. Jaki był cel i sens takiego zachowania, tego, kto cię wyprzedził? Ty czułeś się źle, prawda? Mogłeś się czuć źle, dlatego że jakby przegrałeś w tej konkurencji, kto pierwszy. Ale okazuje się, że efekt jest żałosny dla niego. Zwróćmy uwagę, że część naszych zachowań to są takie żałosne zachowania, które tylko pozornie dają nam sukces i tylko pozornie pozwalają nam osiągnąć coś w sposób sprawny, szybki i bezpieczny. Tak naprawdę aż tak łatwo to nie jest. Im bardziej będziemy przekonujący, będziemy tylko wtedy, kiedy to, co wiemy, będzie wynikało naprawdę z naszych przemyśleń, a nie będzie rzucaniem pewnych sloganów, które mają zamknąć cały problem. Oczywiście, to jest jeszcze jedna sprawa, której się nie wyzbędziemy. Ja mówiłem o tym, czym jest osobowość, czym temperament. Osobowość powoduje to, że jakie decyzje podejmujemy, czyli jakie będziemy argumenty przedstawiali. Natomiast temperament mówi, w jaki sposób te argumenty będą przedstawiane. No właśnie, czy bardziej, czy mniej emocjonalnie. I teraz wtedy, kiedy ja wiem, że moja impulsywność jest na jakimś tam dość wysokim poziomie, to łatwiej mi tę impulsywność okiełznać niż wtedy, kiedy nie wiem, bo będę w sposób naturalny dla siebie właśnie emocjonalnie coś przedstawiał i zamiast wygrać, przegram. I tak dalej. Ta wiedza o sobie jest podstawą do tego, żeby odpowiedzieć w sposób bezpieczny dla siebie. Jak żyć, żeby przeżyć? Tylko wtedy, kiedy ja będę, znając siebie, w stanie tę wiedzę wykorzystać do sensownego, czyli skutecznego działania i wobec siebie, i wobec innych. Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję. Myślę, że to podsumowanie jest absolutnie wystarczające, a jednocześnie jest początkiem kolejnych spotkań, na które serdecznie Pana zapraszamy i nie tylko online. Fundacja i Polski Klaster Edukacyjny ma jak zwykle bogate plany i liczymy na wsparcie psychologiczne, wsparcie tej wiedzy i tego doświadczenia, którym się Pan z nami tak chętnie dzieli. Ja, dziękując Panu serdecznie, dziękuję również Państwu, którzy byli z nami i tym, którzy dopiero nas odsłuchają, bo nasze nagranie będzie dostępne, jak zwykle na YouTubie. A zapowiem jednocześnie, że za 2 tygodnie zaprasza Państwa pani redaktor Jolanta Michasiewicz, która nie zdradziła tematu spotkania i dopiero w zaproszeniu je poznamy. Także...